No i rzuć sobie te 20 plus 1. Dobra. Zobaczymy ile. Chwilka. 15. 15. Więc proszę państwa... Niestety Nikolaj. Niech mi ktoś powie, jakie obrażenie ma pałka albo coś takiego, broń obuchowa, jeżeli ktoś wysma. Zależy jaka pałka. Pałka najprostsza. Jezu, to pewnie będzie koło 1d4, zaraz zobaczę. Też mi się tak wydaje, szukam z czego. Mój ten, nie, powiem, mój trzonek od siekiery zadaje 1d4 obrażeń. O, no to będzie to. To będzie to, bo to jest trzonek. 1d4. Przypominam, że miałem pancerz skórzany na sobie, jakby co. Nie bój się, to nie było w klatkę piersiową. Tak do Rejana. Co robimy? Nie spodziewałem się, widzicie, że będzie środka. Przeszedł przez drzwi. Chwilę po tym dostał jakimś trzonkiem w głowę. 4 obrażenia Nikolaju. Na hapeki czysto. No to mam 11 teraz. To kiedy się wbija na SDC, a kiedy na hapeki? Na SDC normalnie w walce. Teraz, bo to jest nie tyle walka, tylko bardziej zaskoczenie. Może nie zaskoczenie, ale coś w stylu pułapki. Okej. Okay. Więc po prostu dostał czyste tutaj obrażenia. Jako, że dość mocno. I rypłeś na ziemię, gdzie szybko zostałeś związany. Ale drzwi się już, jak dopiero jak się za nim zamknęły drzwi, to był ten odgłos uderzenia. Nie, były otwarte i wszystko dokładnie widzieliście. To w tym momencie strzelam w niebo raz i celuję tam. Nie ruszaj się do cholery! Widzisz, że spojrzeli i zamknęli drzwi. W momencie, w którym zamyka, chcę mu strzelić w nogę. Nie ma. No okej, to będzie celowany. Mam ten celownik optyczny. No to powiedzmy, że dostaniesz z niego te 2. I zaraz szukamy tutaj... Za pojedyncze też chyba był jakiś bonus? Na trafienie w rękę. W nogę. W nogę. To jest SDC, dobra. Gdzie to jest? To było bodajże przy zombiakach nawet, jeżeli celowanie w nogę. Czy tam właśnie w rękę. Ale wydaje mi się, że to 17-20 jakoś było. Pamiętam to jest was? Raczej nie wiem, co? Ja nie powiedzę. Dobra, fighting zombies. Zombiek też ma kończyny, więc powinno pójść na to samo. Trapali. Albo cult shot na słowniczku. To jest cult shot, tak? Cold shot to czasem nie jest, a zresztą nie pamiętam, zaraz sprawdzę. Combat, nie ma cold shot, combat bonusus, no silvers, bla bla bla. Death, dead blow. Horror factor, game dodge and touch holds, the kick will only round. Curses, nie, to nie jest to na pewno. Game rules. Skill rules to też nie będzie to. Okej, okay, znowu wezmę, zatrzymam, co by nie było. No i rzucaj na to teraz. Okej, okay, to turlam. Dostał. 12. Okej, okay, w momencie, gdy drzwi się zamykały, strzeliłeś, rzuć na obrażenie. I trafiłeś tego typa w nogę. Dobra, zaraz tylko sprawdzę, jakie miała moja M4 obrażenia. Obrażenia. 4d6 plus 2 za pojedynczy strzał. Okej, okay, no to rzucaj. Już tego sobie ustawię. Plus 2. 15. Puhuhuhu, 15. Okej. Okay. Najwyraźniej trafiłeś w tętnicę. Przynajmniej tak ci się wydaje po tym, jak... Masa krwi zaczęła się wylewać spod drzwi i zaraz została zmywana przez deszcz. I teraz... Ryan, ładuj się tam! Osłaniam cię! Teraz już normalna inicjatywa. Zaraz rozesujemy. Jedna kratka to jest pół metra, czyli jedna stopa. 1-1. Znaczy 5 stóp to było pół metra chyba, nie? Oj, nie pamiętam. To gra z was dalej taki dużo. Grał ktoś? Nie. Okej, okay, więc załóżmy, że jedna kratka to jest 30 cm. Nie da się celować. Kto grał dużo w dedeki? Wezwa cielna Sara! A nie, jest centymetr. Dobra, jedna...
To jest tak, można też na metry przerobić. Nie no, 30 cm będzie najprościej, bo człowiek jednak nie jest taki strasznie duży. Na tej jednej kratce. Dobra, 20, 25 powinno być, nie, bo to będzie za mało. A, dobra, 1 metr po prostu dajemy. Jedna kratka, 1 metr. I mamy tutaj tak. Derek leży sobie w tym... W domku, jest Przejdźmy. Jeszcze Ryan. Jest Ron. Jest Szacho, tak, tak. Okej, okay. Widzicie od południa, że tak powiem. Jeśli gdzieś tam pochowaliście. Macie tutaj kilka drzew, ustawcie się za nimi. Tam gdzie wam pasuje. O, mam pomysł. To mogę dopiero mówić w swojej inicjatywie, czy to przez cały czas mogę? Możesz cały czas mówić. To krzyczę, oddział brawo, nacierać! Rozwaliłeś mi mychu. Ile ten domek może mieć? Chorze, you know what to do. 10 na 10, tak, tyle, okej. Okay. Tylko niestety nie udało mi się zdobyć miesza dwuręcznego. Był! Leżał w piwnicy, mówię. Wiem, no ale doszedłem do wniosku, że ucieczka przed zombie jest ważniejsza od miecza. Okej. Okay. Jeszcze tylko jakiś token dla tego dziadka. W sumie to zostawiła jeszcze jedna osoba. Bo widzieliście ich tam jednak dwóch, ktoś musiał go walnąć. Dlaczego za te same trupy wyskoczyły? A co mi tam, będzie miał łopatę? Jako token. Łopata jako token. Jesteś na razie ten ogłoszony, więc się nie liczysz. Wygląda bardziej jak grzyb. No nieważne. I do 20 każdy na inicjatywę. Z ewentualnymi bonusami. Jeden, co ja mam do inicjatywy, jakieś bonusy? O, nieźle. Ja też mam rzucać, czy dalej jestem nieprzytomny? Nie mam. Przed chwilą to powiedziałem. Nie mam plusu do inicjatywy, niestety. Co mówiłeś do mnie, Metalhead? Że przed chwilą mówiłem, że masz nie rzucać. Dobra, nie rzucam. Jezus Maria, pies się musiał rozstrzygać. Ja też nie rzucam, co? Przecież. Fox! Tu wojsko z enklawy, poddajcie się, być może was nie zastrzelimy. No, wpiszcie sobie inicjatywy po prostu. Okej. Okay. A jeżeli nawet, to przez zwykły przypadek! Tam w turn orderze po prostu na 0 i enter, żeby zaakceptować. Mhm. Okej. Okay. Wszyscy mają. Decoracing. Więc wygląda na to, że zaczynam tutaj ja. Hehe. Jak to szło z rzucaniem? Jest tutaj jakieś coś jak throwing? Czy to będzie zwykła D20? Wydaje mi się, że to będzie zwykła D20. Tylko mi się tak wydaje? Nie wiem. Nie. Ja przynajmniej nie jestem wszystkim niczego pewien. Było o rzucaniu bodajże tam właśnie wcześniej. Jak daleko już... rzucasz? Bo jest coś takiego jak zasięg rzutu. Właśnie wiem. Będzie to gdzieś 10 metrów. Powinien na luzie. Dobra. Jedna akcja to jest 5 sekund. Cała tura ma 15 sekund. Więc taki duperele jako dobezpieczenie to już nie trzeba ani ten, wiadomo. Więc w pierwszej akcji dorysujemy tutaj jeszcze piękny balkonik. Co by nie był balkonik, a może bardziej taras. Tak na 1,5 metra. Widzicie, że mężczyzna młodszy od tego, który stał w drzwiach, wybiegł, odpala laskę dynamitu i zdecydujemy, gdzie rzuci, bo ma teraz do wyboru na ślepo. Trzy obszary. Drzewa po lewej, drzewa po prawej i środek. Rzucam D6 na to. 1, 2 lewa, 3, 4 środek, 5, 6 prawo.
6. Czyli w prawo. To jest już 12 metrów. 20 bez żadnego bonusu, co by mi było. 12. Ile masz AR-ów? AR-ów zaraz ci powiem. Armor rating 12. Więc idealnie się przebiło tutaj, te odłamki wszystko co tam wyleciało. Jakiś jeden, zobaczymy ile cię trafi. Najpierw. To było czy trafi w miejsce. A teraz powiedzmy na 4 odłamki. A nie ma jakiejś kary za ponad odległość? To jest tylko 10 metrów. 12 metrów. 12 metrów. No. Ale trafił. Z tą 12 trafił. No dobra. Za drzewo. To wybuchło tutaj. Gdzie to jest? Przy tym drzewie obok. I zaraz zobaczymy ile się z nich trafi, czy przybije przez twój armor. A to jak to się nazywa? Dynamit nie daje odłamków, ej. A osłona no. Od drzewa? Przecież on był za drzewem. I kolej, to upadło obok niego. To raz, dwa dynamit faktycznie nie daje odłamków. No to niech będzie granat. No dobra. Chyba się jeden. Obronny czy zaczepny? Musztardowy. O. Oh. Ale w sumie skoro to granat i on upadł tak blisko, znajdźcie wyobrażenie granatu. Po prostu. Grenade. A ktoś z was granat może? Ja mam, ale nie mam wpisanych jego obrażeń. Light weapons explosives. Dynamit. O, jest nawet dynamit. Okej, okay. One stick. 1d4 razy 10. Blast radius 3 metry od środka. Okej. Okay. Dynamite jest nie tylko detonative blasting capsule, weak fuse, very rarely used by sword, the wave about half use them today. One stick, dobra. Więc pytanie, czy się liczy te 12 jako przebicie twojego AR-u, czy nie, bo to jest nieco dramatyczne, czy wchodzą po prostu czyste obrażenia na SDC. Bo wydaje mi się, że skoro już trafił w miejsce obok ciebie, on trafił tu. Czyli to jest 3 metry od tej kratki, czyli do ciebie akurat dochodzi. Więc wydaje mi się, że czysto na obrażenia, czyli bijemy pod SDC twojego pancerza. Ile pancerz ma SDC? Chyba 120 mówi. Jakie szanse na unik ma, czy nie ma? Teoretycznie mógłby tutaj uniknąć. W sumie on się będzie tam jeszcze wypalać chwilę. I wybuchnie dopiero jeżeli nie odskoczysz w swojej rundzie, powiedzmy na to. Bo to wszystko dzieje się jednocześnie, więc damy ci te szanse zaraz. To było ile akcji tego dziadka? Wszystkie trzy, więc Szachor. No to co, ja bym z niego strzelał z mojego hunting rifle. No to rzucaj, D20. Tutaj jako, że z tego, że ten pan ma tutaj jakieś wieśniackie, skórzane ubranie, to już będzie ci potrzebne 8 i więcej. No to nie wyszło. Okej. Okay. Nie ma jakiegoś głosu właśnie za single shota i tak dalej? Bo to jest broń typu... Znaczy ty celowałeś coś... jakim, masz jakieś bonusy do tej broni? No... chyba nie mam, z tego co patrzyłem, ale... Co za akcje strzeleckie, różne bonusy. To był pojedynczy strzał. Celowałeś coś specjalnego czy ogólnie? Ogólnie w tę sylwetkę. Czyli to jest zwykły tutaj strzał, ale pojedynczy. Jezus, jak trzeba się latać po tym podręczniku. Dalej było, zaraz sprawdzę. Miałem to niedawno. Tak, też to miałem niedawno, niestety. Ale zgubiłem. Wave of movement, jest decent hit points. A, i Nikolaj, przemianuj sobie, że to nie jest na HP, tylko na SDC. Tak patrzę tutaj. To twoje, te twoje obrażenia. Więc odejmij od SDC. SDC, dobra. Okej. Okay. Na której to było stronie? Akcje Horror Factor. I za... I Ranged Combat. Jest tutaj.
Weapon bonus, aimed shot bonus, occult shot. Is it that homes in specific pattern of huh? Okej. Okay. Po prostu w niego strzelasz, tak? The attacker must roll... A! Żeby kogoś trafić, musi D20 i potrzebuje 8 lub więcej, zawsze. Bez no to nie wyszło i tyle. Tak. Więc nie trafił tak czy siak, chyba że masz bonusy. Ze swoich skilli czy profesji masz jakieś? Już oganiam? Ze snipingu tylko tutaj dochodzą, jak to jest napisane. To nie mam snipingu żadnego. Okej, okay, strona 180, niech każdy sobie otworzy, masz tutaj manewry do strzelania. I możesz wykonać, masz, ile masz akcji z tych swoich tych? Z walki. Nie hand to hand, tylko zwykłe, więc masz 3, bo to już, bo nie hand to hand właśnie. Okej, okay, więc masz do wyboru właśnie to aim shot, a cult shot, wybierz sobie. Czekaj, już ten ostatni otwieram. Aimshot to plus 2 i to zabiera ci dwie akcje. Cult shot to te, wybierasz sobie lokację, w którą strzelasz, chcesz dostać bonus plus 2, ale kosztuje 3 akcje. No to i tak nie siedzi na 5, bo to będzie 7 ciągle, więc znaczy nie trafię w niego już. Okej, więc odpisz sobie ten jeden nabój. Okej. No i teraz Paladin. Paladinie, możesz odejść, bo to jeszcze nie wybuchnęło. Tak, no to odchodzę na prawo. Odejdź tyle tam, ile możesz wykonać w ciągu jednej tej akcji. Właśnie, nie wiem, ile mogę wykonać w ciągu jednej akcji metrów. Mam tylko prędkość moją, wiem, ile biegam. Ale to było pod prędkością, jak się liczy takie coś. I nie wiem, jakby to nie zauważyliście. Już schodzę z wytworzenia postaci. Ja wiem tylko, ile biegam kilometrów na godzinę. 140... Nie, tu jest gdzieś tworzenie postaci. Alignment... Speed chart. Kawałeczek dalej. Weight of movement. Nie, tu jest weight. Speed. Speed razy 5. Tyle ile możesz yardów, metrów w jednej mili rundzie przebiec. Czyli przez 15 całych sekund. Dzielisz to na 3 i to jest ile na jedną turę. No to spokojnie, ja odbiegam tutaj za drzewo, tutaj już jest chyba poza zasięgiem tego, tak? 3 metry od środka. Od X-a. Od X-a 3 metry, to jest idealnie 3 metry, więc może jeszcze kawałek. O tutaj. Tak, przybijam barkiem do drzewa. I aim shot w tego gościa. Okej, okay, dawaj. 8 i więcej trafisz. Miss. Shit. Czekaj, plus 2 za aimshot, plus 2 za ten, plus 2 za celownik. Ale, a, patrzcie go, no. Tylko, że naturalne 4 to zawsze miss. Kurde. No, peszek. Ryan. Dobra, czy ja będę w stanie do niego podbiec? Podbiec, no to zależy tego, ile masz ruchu. No właśnie, spojrzę, mam speed. Osiem, to razy 5. To jest 20. 4. To, znaczy razy 5 to jest przez całą twoją T i podzielić właśnie na 3. No powinieneś być w stanie... Bla. Ile masz tego w końcu? 8, tak? Tak. Okej. Okay. Więc powinieneś być w stanie... Ile dokładnie metrów? No akurat tak... Powiedzmy te 11 metrów na jedną turę. Turę, bo wtedy przejdę za walki wręcz, czy będę się czekać całą turę na rozpoczęcie? Jeżeli teraz do niego podbiegniesz, to będziesz mógł już tam zaatakować, ale starczy ci akcji na to. Ale może dobra, jeden atak to jest jedna akcja melee. Tak, to jest jeden melee action. Więc przesuń tam ten swój token. Okej, to... Więc widzicie, okay, jak Ryan wbiega na ten tarasik ze swoją siekierą. I zgaduję, że go zasłonił swoim ciałem i teraz nie możemy w niego strzelać. Mhm. Znaczy ja chyba mogę, bo jestem z boku ustawiony. Ale będą utrudnienia, mychu, tak czy siak. Dobra, aimshot. Hand to hand combat, okej. Okay. Jak działa tutaj hand to hand?
To jest to tutaj rozpisane? Mhm. Combat rules, dodaję inicjatywę, bla bla bla. Attack rolls per damage. It does the damage, bla bla bla. Okej, no to rzucaj te 21. Osiem i więcej, przebijesz już z tego skórzany pancerz. Miss. Jezu, ale mam rzuty przy tej walce. Jeśli mam 5 ataków w naturę, bo mam number of attacks, nie? Tak, tak, jest number of attacks. Właśnie tutaj patrzymy. Jak to się zwie? Tura się dzieli na 3... Jak to się zwie? Chrysty panie. Runda dzieli się na 3 tury i teraz mamy pierwszą turę walki. Przechodzimy do kolejnej. I bla 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 bla. W każdej możesz wykonać jeden atak, a gdy już miną 3 wszystkie, znaczy gdy już nikt inny nie będzie miał więcej ataków, powiedzmy, gdy każdy wykorzysta te swoje 3 mili, to zostajesz tylko ty i wtedy możesz wykonać je po kolei. A tak to musisz poczekać na kolejkę innych. Okej. Okay. Takie dziwne zasady. Tak, jesteś ostatni, więc. Okej, więc teraz pan Łopata, tak go nazwiemy. Pan Łopata uniknął twojego ciosu. Wbiegł do środka i krzyczy. Odejdźcie stąd, to oddamy wam waszego przyjaciela. Oddajcie rzeczy naszego drugiego przyjaciela. Nie możemy sobie na to pozwolić, przyjaciele. To my nie możemy sobie pozwolić na odejście stąd. Już zabiliście Abrahama. Krzyczałem, żeby się poddał. Tylko ogień pański zbawi wasze dusze. Poddajcie się, a nic wam nie zrobimy. Niech każdy rzuci sobie na percepcję, z wyjątkiem Ryana, bo Ryan to doskonale poczuje. Czy ja mogę, czy nie? Ty jeszcze leżysz i stękasz. To kiedy się mogę... 5. Krzesić. Czekaj, na percepcji im niżej, tym lepiej, czy im wyżej? Im wyżej, mychu. Okej, więc Szachorze, czujesz benzynę i po chwili dym, który zaczyna się wydobywać z okien.